Właśnie znaleźliśmy budowę drugiego tunelu w Solejówku i jak widzicie, jest już przebicie. Jak to wszystko wyglądało? Zobaczcie to w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji, nietypowo ponownie z Sulejówka. Nie spodziewałem się, że w tym miesiącu pojawi się ponownie na inwestycji drugiego tunelu, ale okazało się, że tak, ponieważ już nastąpiło przebicie drugiego tunelu w Sulejówku obok stacji kolejowej Sulejówek-Miłosna. Jak to dokładnie wygląda, zobaczycie w dzisiejszym filmie, a właściwie jak wyglądało to przebicie. Natomiast tutaj przy okazji możecie zaobserwować, jak wygląda cała konstrukcja tunelu. Nie będę się rozwodzić nawet całej inwestycji tak samo jak w poprzednim filmie, który pojawił się de facto kilka dni temu, chociaż był nagrywany dwa tygodnie temu. Niemniej, co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, że faktycznie wykop z jednej i z drugiej strony całkiem sensownie poszedł do przodu w porównaniu z tym, jak to wyglądało jeszcze właśnie w materiale, które widzieliście kilka dni temu. Tutaj, jak widzicie, wykop od strony południowej został zrealizowany całkowicie już właśnie pod strop, jak i również po części została tam, zaczęła być betonowana część, jeżeli chodzi o klatki schodowe. Dalej widzicie właśnie, że wszystko jest już tu gotowe i od strony północnej też jest właśnie już wykop całkiem zrealizowany. Znaczy, nie ma jeszcze wykopu całkowicie zrobionego, jak widzicie po prawej i po lewej stronie do samych ścian szczelinowych, niemniej prace na tyle postąpiły, że na dole właściwie jest już wszystko wykopane. Na tyle dużo było tego kopanego, no bo faktycznie było same przebicie oczekiwane na to oficjalne przyjście mediów w postaci dwóch osób, żeby faktycznie zobaczyć to, nagrać, uwiecznić tą historyczną chwilę, kiedy to Sulejówek uwolnił się już od dwóch przejazdów kolejowych i dwa tunele są przynajmniej w teorii przebite na wylot. Jeden jest przejezdny, drugi będzie przejezdny w czerwcu 2025 roku, więc za około 9 miesięcy, patrząc od teraz, tak reasumując, można by właściwie powiedzieć, że już będą dwa tunele funkcjonalne, chociaż de facto tamten pierwszy tunel będzie zamknięty na ten czas krótki, żeby tam faktycznie wykonać prace naprawcze, jeżeli chodzi o tam po prostu te dwie belki, które zostały zniszczone przez pojazd ponadgabarytowy. Niemniej wracając do tego tunelu drugiego, tutaj jeszcze jeżeli chodzi o terminy, nawet które się dowiedziałem, to tak jak powiedziałem, inwestycja ma być zakończona mniej więcej na czerwiec 2025, więc wszystko wtedy będzie już gotowe razem z nowym rondem. A kiedy rozpoczną się prace przy nowym rondzie? No tak, tu przy okazji też widzieliście, jak oświetlenie jest zrealizowane od góry. Natomiast tak, rondo, które ma powstać od strony północnej, będzie budowane trochę później. W sensie jeszcze przy nim, jak dobrze pewnie wiecie, nie ma realizowanych prac. I to dokładnie widać też na tych wszystkich ujęciach. Niemniej, prace mają się rozpocząć już na początku nowego roku i będą trwać właśnie 6 miesięcy. Rozpoczną się w styczniu 2025 i mają się zakończyć w czerwcu 2025, a przynajmniej w czerwcu ma być już uzyskana przejezdność, jeżeli chodzi o wjazd do samego tunelu. Oznacza to, też, że w styczniu 2025 zostanie zamknięty przejazd, jeżeli chodzi o ulicę Bartosza Głowieckiego, w ulicę Władysława Rajmonta i tamta część Sulejówka po prostu nie będzie mieć bliskiego obok torów przejazdu pomiędzy jedną a drugą częścią po stronie północnej. Trochę szkoda, ale niestety tak to będzie wyglądać. Tymczasem tu jak widzicie, ledwo koparka ruszyła i od razu już nastąpiło przebicie. To faktycznie trzeba przyznać, że była informacja, że został około metr do przekopania. No de facto wystarczył jeden ruch łyżki, łychy kopary i po prostu już wszystko zostało wykopane. Przynajmniej widzimy już światełko z tunelu z drugiej strony. W sensie najbardziej widzimy światełko tunelu, światełko z koparki, ale tam dalej oczywiście też widać światełko z tunelu. Ja się za chwilę tutaj przesunę i będziecie mi lepiej widzieć, jak faktycznie te prace są tutaj realizowane. Więc w teorii już aktualnie jest przejście z jednej na drugą stronę. Oczywiście wiadomo, że tutaj nie można wyjść. Pracownicy budowy mogą po prostu przechodzić z jednej na drugą stronę. Znając życie, jak teraz nagrywam, to jest o godzinie 16, to już o tej godzinie na spokojnie ciężki sprzęt pewnie może przejechać już przez cały tunel, bo faktycznie sam wykop w tym miejscu całkiem szybko i sprawnie był realizowany. Chociaż to nagranie, które teraz oglądacie, jeżeli chodzi o tą pracę koparki, to jest nagranie mniej więcej 15-minutowe. Więc
więc niemniej faktycznie ta glina w tym miejscu tutaj jest, to jest ten cięższy materiał, to tam głównie były piaski, jeżeli chodzi o pierwszy tunel, przy drugim tunelu jest właśnie bardziej gliniany teren, trochę też po bagnach, to siłą rzeczy po prostu tutaj ten prace dłużej są realizowane, bo po prostu sam wykop trwa dłużej i też po prostu tak to wygląda, jak widzicie na zobaczonym obrazku. Wszystko się skuwa, następnie to jest wszystko pokruszone i da się łatwo po prostu wywieźć to wszystko. Później przejeżdżam oczywiście ciężkie pojazdy, na które to jest wszystko wywalane do pojazdów ciężarowych, a później w zależności oczywiście od tego, w jakim stanie jest ten materiał, jeżeli chodzi o tą ziemię, jest on dalej transportowany albo do ponownego wykorzystania, albo oczywiście do jako odpady, bo po prostu też ten teren i te materiały też mogą być skażone. Podobnie jak to mniej więcej wygląda na budowie metra, po prostu wszystko, co się wykopie z głębszej części podziemi, nie można tego po prostu od razu wykorzystać, to w zależności od miejsca po prostu jest dalej przetwarzane i badane, co dokładnie tutaj się w tym miejscu znajduje. Niemniej, jak widzicie, ściany szynowe całkiem ładnie się tutaj prezentują, po prawej i po lewej stronie, tu jeszcze raz z drugiej kamery widzicie cały ten proces, który właśnie w tym miejscu był realizowany, jak również to, że same te przebicie było realizowane na dwie koparki, z jednej i z drugiej strony, więc tu jak widzicie na tym ujęciu, to przy okazji jest Ingiusz Górniak, też starosta, robi sobie zdjęcie przy przebiciu, natomiast w tym miejscu widzicie właśnie koparkę po drugiej stronie, to jest widok, teraz patrzyliśmy na stronę południową i przekręcamy się i teraz będziemy patrzeć na stronę północną i tutaj właśnie po stronie północnej możemy zobaczyć, czyli teraz patrzymy na wylot w kierunku ulicy Głowackiego i Władysława Reymonta, a w tamtą drugą stronę, jak teraz się przekręcimy, to jest wylot na ulicę Jana III Sowieckiego, Okrzei i na ulicę Przejazd, a nad nią znajduje się ulica Dworcowa. Zresztą my de facto w tym miejscu znajdujemy się mniej więcej po środku samego tunelu, chociaż bardziej po stronie południowej, z tego co pamiętam, bo od strony południowej ten wykop trochę był dłużej realizowany, a od strony północnej trochę to szybciej poszło. No i też na górze, jak widzicie, ten sam strop, widać dokładnie, gdzie będzie część kolejowa, gdzie będzie część drogowa. Część kolejowa jest bardziej wzmocniona, jeżeli chodzi o to, że po prostu cięższe pociągi, pociągi towarowe w tym miejscu mogą na spokojnie sobie jeździć po tej konstrukcji nowego tunelu, natomiast sama część drogowa nie jest aż tak z grubym strapem. A tu już na samym końcu oczywiście mamy te belki wspierające, tak samo jak na pierwszym tunelu. Miejmy nadzieję, że w tym miejscu nie będzie żadnych pojazdów ponadgabarytowych i to będzie cały czas funkcjonalne i nie będzie po prostu jakichś zatrzymań. No jak widzicie, tu dalej ten wykop jeszcze nie doszedł do samych ścian szynowych. Chodziło głównie o to, żeby faktycznie w tym miejscu zrobić przejezdność. No i co dalej będzie realizowane? Dalej trzeba wykopać cały ten teren, jeżeli chodzi o przestrzeń od ścian szczelinowych do ścian szczelinowych, a później trzeba zrobić płytę denną. Kiedy będzie gotowa płyta denna na całej długości, czyli najniższy poziom, który trzeba wybetonować na całej konstrukcji, no wtedy będzie można likwidować dwutor, likwidować tymczasowe wiadukty kolejowe, które się znajdują nad tunelem i już zrobić tutaj w tym miejscu docelowe tory. A tak jak powiedziałem już nie jeden raz, to będzie się działo na przełomie października i listopada 2024, a dokładniej to w terminie od 18 października do 9 listopada. Wtedy będzie ponownie jedno tory. SKM-ki będą jeździć tylko i wyłącznie do Warszawa Rembertów w relacji z lotniska Chopina, a koleje mazowieckie w ograniczonym kursowaniu będą jeździć po jednym torze na tym całym odcinku właśnie od Rembertowa do Sulejówka. Miłosne pociągi PKP, z tego co wiem, że nie będą się zatrzymywać na samej stacji w Sulejówku Miłośnie. Tymczasem, jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie po górę. Jeżeli zobaczycie więcej materiałów, kliknijcie w przycisk i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale. Jak zawsze zachęcam Was do zostania patronami, a wznoszę. Tymczasem do zobaczenia za 2 miesiące. Cześć!